Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał związany z szeroko pojętą nauką i inwestycjami. W ostatnich dniach media obiegły informacje, że Chiny planują bardzo głęboki odwiert, który będzie porównywalny z najbardziej znanym i legendarnym odwiertem w historii, czyli odwiertem kolskim, który wykonali badacze ze Związku Radzieckiego, a sam odwiert obrósł wieloma legendami. Film o nim znajdziecie na kanale. Dzisiaj zapraszam na materiał o podobnym w skali odwiercie tworzonym przez Chiny. Jeżeli materiał Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na stronie focus.pl pod tytułem Chińczycy realizują szalony plan. Wydrążą otwór głęboki na ponad 10 tysięcy metrów. Autorstwa pani Aleksandry Kowal. Wokół odwiertu kolskiego krąży wiele legend. Część informacji należy traktować z przymrużeniem oka. Na przykład o tym, że naukowcy mieliby się dowiercić do samego piekła. Media obiegły ostatnio informacje, że Chiny planują odwiert na podobną skalę. Chińczycy zamierzają wykonać własny odwiert na terenie regionu autonomicznego Xinjiang. Zlokalizowany na północy kraju obszar jest słabo zaludniony. Ostatnio rozpoczęto tam bowiem odwierty, które mają się zakończyć po dotarciu na głębokość przekraczającą 10 tysięcy metrów. Jak czytamy na portalu focus.pl, wiertło wykorzystywane do realizacji tego przedsięwzięcia ma pozwolić na dotarcie na głębokość rzędu nawet 11 tysięcy metrów. Tylko po co to wszystko? Jak wyjaśniają pomysłodawcy całej akcji, chodzi o dotarcie do cennych minerałów oraz zasobów energetycznych. Poza tym misja ma znaczenie naukowe, ponieważ powinna pozwolić na lepsze poznanie głębokich warstw naszej planety. Jak czytamy w źródle, jako że realizacja tego celu będzie wymagała sporych nakładów, to nie powinno dziwić wykorzystywanie ciężkiego sprzętu o wadze 2000 ton. Dzięki temu możliwe będzie przebicie się przez 10 warstw kontynentalnych, sięgając poniżej najstarszych osadów trzeciorzędowych i nieco powyżej systemu jurajskiego, sprzed około 145,5 miliona lat. Ukształtowanie terenu oraz tamtejsza geologia mogą być ogromnymi wyzwaniami dla osób odpowiedzialnych za wykonanie jednego z najgłębszych odwiertów w historii ludzkości. Prace rozpoczęły się w obrębie basenu Tarim, gdzie panuje suchy klimat i znajduje się pustynia. Wokół rozciągają się natomiast pasma górskie, a cały obszar jest największym regionem pustynnym w Chinach. Sam odwiert nie jest wykonywany wyłącznie w celach pozyskiwania surowców energetycznych. Niesie za sobą wiele innych celów, bardziej naukowych. Odwiert ma odegrać dużą rolę w pozyskiwaniu informacji na temat przeszłości Ziemi. W grę wchodzi również poszerzenie wiedzy i w przyszłości staranie się zmniejszyć skutki takich katastrof jak trzęsienia Ziemi czy wybuchy wulkanów. Być może w przyszłości nauczymy się jako ludzie lepiej i dokładniej przewidywać te zjawiska. Zobaczymy, czy za jakiś czas wokół tego odwiertu nie zaczną się dziać jakieś nietypowe rzeczy, tak jak było to zauważalne przy odwiercie kolskim. Myślę, że różne tajemnicze teorie pojawiają się wtedy, kiedy jakieś wydarzenie lub rzecz jest dość ciekawa i niesie za sobą jakąś nutkę tajemnicy. Wtedy my jako ludzie automatycznie każdemu nietypowemu zjawiskowi z tym związanymi próbujemy nadać łatkę paranormalną lub nie z tej ziemi. I niestety nie szukamy racjonalnych rozwiązań. Będę dalej śledził pracę nad tym odwiertem. Mam nadzieję, że materiał Ci się spodobał. Pozdrawiam i do usłyszenia.